Kody i kosy, część 26. Lubisz jak Gdańsk? Daj strzałę. Zobaczę ilu was jest. I wbijajcie na mój Instagram, żeby głosować, jaki klub w Zgodach i Kosach będzie następny. Lechia ma zgodę ze Śląskiem Wrocław. Natomiast do nieprzyjaciół zaliczamy Motor Lublin, GKS Katowice, Górnik Zabrze, Wice Płódź, Polonia Bytom, Ruch Chorzów, Zagłębie Sosnowiec oraz Bałtyk Gdynia. A kosę mają z Krakowią, Lechem, Pogonią, Jagiellonią, Zawiszą Bydgoszcz, Elaną Toruń, Zagłębiem Lublin, ale największą kosę mają z Arką Gdynia. 20 czerwca 1984 roku 15 tysięcy kibiców Lechii pojechało do Gdyni, stanowiąc 3/4 z 20 tysięcy publiczności. Przybyła grupa lechistów po krótkiej awanturze zaatakowała tzw. sektor Górki, na którym siedzieli najwięksi fanatycy Arki, jednak ich pierwszy szturm został odparty. Za chwilę jeszcze większej sile Lechia ruszyła ponownie, tym razem jednak z dwóch stron. Po kilkuminutowej walce Arka całkowicie została wyparta poza własny stadion. Za kilka minut na Górce siedziało już kilka tysięcy ludzi. Do dzisiaj niektórzy kibice wspominają, że Górka nigdy nie była tak żółto-niebieska jak tego dnia biało-zielona. W trakcie meczu dochodziło kilkukrotnie do prób odbicia sektora, ale za każdym razem w pobliskim lasku za koroną stadionu wygrywała Lechia. Tego dnia po zwycięstwie 4-1 nastąpił spadek Arki w trzecioligową otchłań i jednocześnie praktycznie przypieczętowało to awans Lechii do pierwszej ligi. Dlatego też wśród wielu kibiców Lechii panuje przekonanie, że to był najlepszy mecz w historii klubu. A największa kosa Lechii spoza kraju to jest Sevilla, Spartak Moskwa oraz CSKA Moskwa. Kochani, dajcie znać w komentarzu, co o tej całej sytuacji z wtargnięciem na Górkę myślicie. A kibice Lechii albo Arki, jak macie jakieś fajne akcje, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, zostaw obserwację oraz serduszko i strzałeczkę, żeby więcej ludzi się o tym dowiedziało. Ja dziękuję ci za oglądanie, trzymajcie się, cześć!